Koniec, kochani. Środek nocy, 12. Nie lecimy do Omanu. Wreszcie, kochani, do Omanu dzisiaj, słuchajcie, lecimy z biurem podróży. Drugi raz w moim życiu, po tym jak byłam z biurem podróży, jak wiecie, w grudniu w Egipcie. Byłam z Itaką, teraz lecę z Rainbow. Troszkę były problemy w komunikacji tutaj z firmą, w tak zwanym międzyczasie, ale generalnie jestem nastawiona optymistycznie i mega się cieszę, powiem wam, dlatego że jest tragiczna pogoda w Polsce. I no trzeba stąd uciekać po prostu. Jestem zachwycona i spakowana bardzo na letnio, słuchajcie, kostiumy i tak dalej, płetwy i cała reszta jak zwykle, więc będą piękne filmy, mam nadzieję, z podwody również. Mam zabukowany już diving i no będzie się działo, no mam nadzieję, słuchajcie, no Oman chodził mi po głowie od dłuższego już czasu i naprawdę jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Zrobiliśmy sobie dzisiaj testy, dlatego że są wymagane. Można je zrobić w Polsce przed wylotem, a można zrobić po wylądowaniu w Omanie. I my zrobiliśmy je w Polsce, jeszcze nie mamy wyników, ale powinny przyjść w nocy, także idealnie jak już wylądujemy, to będziemy mieć je na mailu. No niestety dodatkowy koszt, także trochę słabo, ale już wszystko jedno, słuchajcie. Wyjazd drogi, ale bardzo marzyłam o tym, żeby ten Oman zrobić i no nie dało się na własną rękę tym razem. Więc przy okazji chciałam, szczerze wam powiem, dla porównania zobaczyć jak jest z Rainbow, bo mimo wszystko i taka i Rainbow, no i TUI powiedzmy, to są takie najbardziej popularne nasze biura podróży. Więc jakby z Itaką było wszystko ok. Zobaczymy teraz, jak jest tutaj. Może uda mi się zrobić dla was wideo porównawcze tych dwóch firm. I no i nic, no, jaram się, więc będzie, mam nadzieję, super ekstra pięknie i super ekstra ciepło. I będziemy wypoczywać i będę dla was robić piękne filmy. I no i nic, no, zadzieram kiece i lecimy. Pan umilał nam oczekiwanie, przygrywał na pianinie przynajmniej ze 3 godziny, także pozdrawiamy pana i dziękujemy. Tak było cicho i spokojnie. Kto by się spodziewał, że ten wieczór skończy się dosyć hardkorowo. No i lotnisko w Warszawie, kochani. Przesunę się od ludzi i sobie ściągnę maskę. Słuchajcie, problemy są oczywiście już na dzień dobry, dlatego że jak się okazuje, biuro podróży Rainbow Tours jest mało profesjonalne, ale o tym wam opowiem później. Natomiast no, tutaj jest problem taki, że w Omanie jest możliwość zrobienia testów już tutaj w Polsce przed wylotem, ale można sobie też zrobić testy po przylocie do Omanu. Te testy obowiązują wszystkich, łącznie z tymi, którzy są zaszczepieni, tak jak ja. Ta informacja widnieje na stronie rządowej Omanu, na stronie rządowej polskiej, oficjalnej. Dostałam też maila z Rainbow Tours z potwierdzeniem, że testu nie trzeba robić w Polsce. I jeszcze dzisiaj rano rozmawiałam z panią z call center w innej sprawie, ale przy okazji o ten test zapytałam. No i generalnie wszyscy potwierdzili, poza panem, który w tej chwili tam za mną robi check-in, a my czekamy na check-in przy okienku do check-inu już 45 minut, dlatego że pan ma inną informację i twierdzi, że bez testu nie wpuści nas w ogóle, więc jest radośnie, nie jesteśmy jedyni, dlatego że jest tutaj, no przynajmniej jeszcze 4 osoby już czekają, a jeszcze jest cała kolejka do odprawy, więc myślę, że takich osób będzie więcej, dlatego że testy w Omanie są dużo tańsze niż w Polsce. Oczywiście jest ryzyko, kwarantanna, bla bla i tak dalej, ale generalnie testy są tańsze, więc obawiam się, że więcej osób skorzysta z tej opcji. No i jest zabawa. I pan nie jest w stanie do nikogo się dodzwonić, bo jest wieczór i ogólnie nikt nic nie wie, nie? Więc gratulacje serdeczne dla Rainbow Tours. To nie jest pierwsza rzecz, która już tutaj jest kiepsko zorganizowana, natomiast niezwykle nieprofesjonalne podejście. Ja szczerze to się nie stresuję nic, bo wiem, że mam rację, nie? Tylko chodzi o to, że no trochę słabo, generalnie trochę słabo. Także no, czekamy. Minęła godzina, słuchajcie, nadal nic nie wiadomo, czy polecimy, czy nie polecimy. Idę zapytać pani z Rainbow. Zobaczymy, czy mi się pokaże tutaj. Pani mi udzieli jakiejś informacji. Ja nie jestem z Rainbow. Z Rainbow. To kogo mogę pytać? Rainbow? Tam stał taki pan na pewno przy okienkach. Pani nie jest z Rainbow. Pan w garniturze jest z Rainbow. Będziemy szukać pana w garniturze, żeby mi powiedział, że nic nie wiem. Mistrzostwo świata. Tutaj są kolejni państwo, którzy też nie wiedzą, czy polecą. Nie wiem, czy państwo chcą się pokazać, czy nie bardzo.
No i co, polecimy czy nie? Mam nadzieję. No, mamy nadzieję. Bardzo profesjonalnie, nie? Znalazłam biuro Rainbow, słuchajcie. No i teraz pytanie brzmi, czy polecimy dzisiaj do Omanu? Na tą chwilę państwo nie polecicie, tak? Państwo nie polecicie. Rozmawiamy jak ludzie, a nie z jakąś tam... Nie będziemy rozmawiać jak ludzie, bo półtorej godziny stoimy i państwo nie są w stanie nam... To od pana dostałam informację dzisiaj w mailu i telefonicznie, że mogę... No nie od pana, ale pan jest przedstawicielem Rainbow. Dla mnie to na jedno wychodzi. Ja tym polecę coś innego. No okej. Okay. I pan mi teraz mówi, że ja nie polecę i co? Co mamy teraz robić? Jeżeli to firma za to odpowiada, nie my. Bo w mailu jest wyraźnie napisane, że możemy zrobić test w Omanie po przylocie. Mówicie firma Welcome, jak również Travel Service, nie biorą za to odpowiedzialności. A co to jest firma Welcome i Travel? To jest firma handlingowa, która właśnie Państwa obsługuje jako agenci odprawiający po prostu na odprawie. To jest po pierwsze. A druga kwestia, firma Travel Service to jest linia lotnicza, która... Linia, którą czarteruje Rainbow Tours. Tak, którą czarteruje Rainbow Tours. I w tamtym tygodniu po sobie mieli taką samą sytuację i polecieli. Dzisiaj nie chcą. Dlaczego? Nie jestem w stanie aktualnie powiedzieć. Słuchajcie, pań z Rainbow'a, troszkę na niego pokrzyczałam, biednego, a to nie jego wina, ale generalnie porozmawiałam z nim też na spokojnie i jest po prostu beka, bo nie polecimy. Znaczy on mi powiedział, że na 90% nie polecimy i że oni nie są w stanie nic z tym zrobić. Ja po prostu w to nie mogę uwierzyć, słuchajcie, bo mieliśmy informację na stronie ministerstwa naszego oficjalnej. Dostałam maila z Rainbow, rozmawiałam dzisiaj z call center z Rainbow, także to się wszystko obi od sąd. Ja choćbym miała zapłacić bardzo duże pieniądze za prawników, słuchajcie, będę robiła zbiórkę prawdopodobnie na to i razem z tymi ludźmi, którzy też nie polecą, wierzcie mi, że się skończy sprawa w sądzie i ja Rainbowowi nie odpuszczę. Dlatego, że po prostu jestem w szoku, wierzcie mi. A pan dalej sobie gra na pianinie tutaj po prostu pięknie. Nie wierzę w to. Niewiarygodne i najlepsze jest to, że pan tam nam powiedział już, teraz mi powiedział, że 90%, że nie polecimy, a tutaj ci nas jeszcze przy check-inie trzymają, że tak, że prawdopodobnie będzie wszystko okej. Okay. Także jestem bliska płaczu, bo nie wiem co dalej za bardzo. Znaczy pan z Rainbow jeszcze nam mówi, że tydzień temu była podobna sytuacja, że jednak się udało, ale była taka sytuacja. No to teraz pytanie brzmi, dlaczego ktoś nie napisał maila, zróbcie ten test przed, nie? Bo dla nas nie byłby to aż taki problem, tylko ja wiem, że to nie jest pana ten, no ale żenująca sytuacja. No, również pierwsza, Omańczycy wzięli pieniądze za test i... Widziałem, jeżeli chodzi o te testy dzisiaj. A kiedy był ostatni wylot stąd do Omanu? Tydzień temu. I też był problem. Ale wpuścili. No tak, ale no ja zapłaciłam za test normalny. Jeżeli ja rozmawiam z pogranicznikiem, a wy to przez tyle po prostu chcę dostać do niego dokument, żeby później... To inna osoba była wtedy do rozmowy. O to mi chodzi, nie? Widocznie. Inna osoba. Znaczy inaczej, nie ma opcji, żebyśmy stąd wyjechali. Można iść. Nie ma. Dziękuję bardzo, dobranoc. Koniec, kochani. Środek nocy, 12. Nie lecimy do Omanu. Pamiętacie, kochani, jeszcze tę sytuację? Myślę, że wielu z Was pamięta, może nie wszyscy. Trochę się zestarzałam, co? Trochę więcej zmarszczek, ale trochę więcej uśmiechu i optymizmu, bo sprawa przedawniona. Dlaczego wracam do tego filmu? Dlatego, że chciałabym zakończyć ten temat i niebawem wpadnie film, w którym wyjaśnię, jak się ta sprawa skończyła. Bardzo dla mnie przykra. Kosztowała mnie bardzo dużo, teraz też kosztuje mnie to dużo, żeby wrócić do tego tematu. Dlaczego to robię? Dlatego, że nadal dostaję od Was wiadomości, nadal dostaję komentarze, nadal dostaję od hejterów wyzwiska, więc chciałabym raz na zawsze zamknąć temat naszej podróży do Omanu z Rainbow Tours. Ale żeby to zrobić, to muszę Wam najpierw ten film przypomnieć, dlatego że nie ma go na polskim YouTubie. A dlaczego go nie ma na polskim YouTubie, to też Wam opowiem w najbliższym odcinku. I przy okazji dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Ściskam. Przypomnijcie sobie, co działo się 2 lata temu, a już niedługo opowiem Wam, jak się ta przykra historia skończyła. Koniec, kochani. Środek nocy, 12. Nie lecimy do Omanu. I tyle, no. Jestem zszokowana, zrozpaczona i ona. Dlatego, że jest to całkowicie wina przewoźnika, konkretnie Rainbow Tours, firmy, której serdecznie nie polecam od dziś. Pierwszy raz z nimi i ostatni. I co, no nie byliśmy jedyni. Było tutaj kilka osób, które po prostu zostały tutaj razem z nami, niestety. I
No przykre to jest. Wiecie, generalnie ja... Wiecie, jaką ilość lotów wykonuję rocznie i ja przyjeżdżam na lotnisko zawsze przygotowana, tip-top. Wszystkie dokumenty wydrukowane, wszystko. No ale jeżeli biuro podróży, które wydawałoby się, że lepiej podróżować z biurem, widzicie? Kolejny raz powtórzę, że wcale nie lepiej i nie łatwiej. Biuro podróży informuje Was w dniu wylotu, że na pewno nie musicie mieć zrobionych testów, a jednak musicie mieć. No to robi się przykro. I teraz za bardzo nie wiem, co dalej, szczerze mówiąc. Jest 12 w nocy i no dzisiaj już nigdzie nie polecę. Jutro miejmy nadzieję. No wszyscy jesteśmy zrozpaczeni. Ja mam nadzieję, że naprawdę odbije się to od prawnika i no i skończy się sprawa w sądzie. Tutaj jest jeszcze jeden chłopak, który też od razu powiedział, że natychmiast będzie prawnik i po prostu no nie zostawi też tego tak. Więc mam nadzieję, że połączymy siły. Powymienialiśmy się numerami telefonów. No i słuchajcie, no... Będziemy walczyć, także jeżeli chcielibyście dołożyć cegiełkę, to na Patronite albo gdziekolwiek indziej bardzo chętnie przyjmę, bo prawnik będzie kosztował pewnie sporo pieniędzy, ale ja tego nie odpuszczę. Tym bardziej, że słuchajcie, wyjazd kosztował 10 tysięcy złotych za dwie osoby. To był bardzo drogi wyjazd z okazji takiej, a nie innej i bardzo wyjątkowo, bo jak wiecie, ja podróżuję bardzo tanio. Chciałam zrobić porównanie podróży z Itaką, z którą byłam w grudniu do Rainbow Tours, z którym poleciałam w styczniu. No i chyba podsumowanie jest dosyć jednoznaczne. Słuchajcie, ja nawet nie mam siły tutaj krzyczeć, płakać, ani w ogóle nic, bo jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku. I mówiłam teraz, że najłatwiej to by było teraz podejść do okienka. I wiecie, jak w amerykańskich filmach, poproszę pierwszy lot, jaki Państwo tutaj mają. No ale niestety nie stać mnie na to, więc skończy się tak, że teraz będzie trzeba jechać do Warszawy, do centrum, wziąć hotel, za który też mam nadzieję, że Rainbow Tours zapłaci, że zapłaci za nasze testy, które dzisiaj zrobiliśmy, za 1000 zł, za samochód, który mam wynajęty w Omanie, za kolejne pieniądze. Słuchajcie, i nikt nic nie wie, i nikt nie jest w stanie nam nic powiedzieć, nikt nie chce nam dać żadnego dokumentu na tym lotnisku, że nie wpuszczono nas do samolotu. Rainbow mówi, że to zrobi przewoźnik, w sensie linie lotnicze, linie mówią, że Rainbow. Generalnie cyrk na kółkach. Jedno jest pewne, wina leży tylko i wyłącznie po stronie Rainbow Tours, dlatego że ja kilka dni temu dostałam od nich maila, że test mogę zrobić na lotnisku w Omanie. Dzisiaj zadzwoniłam w południe, rozmowa jest nagrywana, bo to było zwykłe call center, że pani sprawdziła jeszcze dwa razy przy mnie, tak, wszystko jest w porządku, nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, jestem naprawdę, uważam, że no nigdy mnie coś takiego nie spotkało. Z biurem podróży, jak wiecie, jestem drugi raz dopiero. Także tylko tyle się przekonałam, że to jest bzdura, tak jak ludzie mówią, że teraz w czasie COVID-a to jest, wiecie, lepiej z biurem, bo bezpieczniej, bla bla. No więc nie jest. Jest mi bardzo przykro. I tyle na dzisiaj chyba. Buł. Piękny ten Oman. Słuchajcie, dopiero do mnie zaczyna docierać, co się stało, bo naprawdę nie wierzę w to. Bo gdybym ja zawaliła i nie byłoby jakichś dokumentów, nie byłoby testu, który trzeba zrobić, nie byłoby czegokolwiek, to luz. Ale jeżeli nawet ludzie, którzy pracują z Rainbow Tours na lotnisku, pan mówi, że on wie, że powinniśmy lecieć, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że powinniśmy lecieć, to samo mówi tak naprawdę pan z tych linii lotniczych i wszyscy inni, ale gdzieś po drodze ktoś zawinił jednak. No i jesteśmy w hotelu w Warszawie, nie tanim, bo nie było już czym dojechać do centrum, więc po prostu trzeba było przy lotnisku, najtańszy jaki był przy lotnisku. I jest godzina pierwsza prawie w nocy. Ja wyglądam jak kupa, w ogóle wybaczcie mi. Powinnam okulary założyć dla moich miłośników okularów słonecznych, jak gadam z okularami. Przykro mi jest bardzo po prostu, dlatego że to były takie wymarzone bardzo wakacje. Miały to być takie trochę właśnie wakacje, chociaż był samochód wynajęty, miało być zwiedzanie i miał być diving. I ja miałam całą listę, co Wam chciałam pokazać w tym Omanie, Boże. I już tak marzyłam o tym Omanie od dawna i naprawdę, no smutne to jest bardzo po prostu. Nie zostawię tak tego oczywiście, znaczy myślę, że środki, które wpłaciliśmy, no to w oczywisty sposób powinny być zwrócone natychmiastowo. Natomiast kto wie, czy Rainbow nie będzie próbował tutaj jeszcze się bić o nie. To Wam opowiem też w kolejnych odcinkach, także jeżeli chcielibyście śledzić, to tak, no nie polecam firmy. Oprócz tego, że stało się tak, jak się stało, to przed wyjazdem, bardzo mi się nie podobało to, co zrobili też, wpłaciliśmy zaliczkę. I potem minął miesiąc i trzeba było dopłacić całość, czy nawet ponad miesiąc. Do któregoś tam dnia trzeba było dopłacić całość i w momencie, kiedy wpłaciliśmy całość, nagle ja dostaję maila,
że z pokoju z balkonem zrobił się pokój bez. I to w takim momencie, wiecie, jak płaciliśmy pieniądze i ja miałam takie, no to jakby mi powiedzieli na przykład przed albo coś, nie? To tak. Więc zadzwoniłam, pan bardzo miły, powiedział, że on się skontaktuje z menedżerem projektu i że dostanę maila, nie? No oczywiście go nie dostałam, minął kolejny tydzień, zadzwoniłam raz jeszcze, odebrała pani, która powiedziała, że też się skontaktuje, że ona na pewno teraz już dostanę wiadomość. No i nic, nie? A dzisiaj zadzwoniłam, powiem wam, tylko dlatego, że w związku z tym, że tych testów nie trzeba było robić w Polsce, to my mieliśmy ochotę zrobić te testy po prostu w Omanie. Te testy są też dużo tańsze, bo kosztują $65, a w Słupsku kosztują 450 zł dzisiaj zapłaciliśmy. No i zadzwoniłam do pani dzisiaj, żeby zapytać, czy... No bo tam, jeżeli robimy w Omanie testy na lotnisku, no to rzecz oczywista, że zanim dostaniemy wyniki testu, jesteśmy na kwarantannie i to takiej bardzo restrykcyjnej, bo tam się dostaje taką bransoletkę śledzącą. Także lądujemy w hotelu i nie wolno nam wychodzić, nie wiem, czy z hotelu, czy z pokoju. Chyba z pokoju pani powiedziała. No i spoko, to byśmy nawet przeoknęli, tylko że mieliśmy wynajęty samochód i ja się bałam, że ten samochód nam przepadnie, jeżeli go nie zabierzemy z lotniska, a kto wie, czy oni nam pozwolą ten samochód wziąć i jechać na własną rękę, czy będą chcieli nas wziąć jakimś autokarem do hotelu. Więc po to dzisiaj zadzwoniłam tylko, żeby się upewnić w tej kwestii. No i pani na infolinii mówi, ale to pani ten wymaz robi takie szybki. Ja mówię, nie no, PCR. Ona mówi, ale to w Polsce musi pani zrobić. Ja mówię, no nie, no mam od was maila, że nie w Polsce, nie? A to ona jeszcze sprawdzi. No to posprawdzała i mi potwierdziła informację, że tak, możemy zrobić w Omanie test i że prawdopodobnie z tym samochodem problemu nie będzie. Ale dla mnie prawdopodobnie nie oznacza nic, nie? Więc generalnie stwierdziłam, że zrobimy ten test jednak w Słupsku, tylko grzecznie poprosimy panie, żeby jak najszybciej ten wynik dostać. A ponieważ nie potrzebujemy go, żeby wsiąść do samolotu, a tylko żeby przejść w Omanie przez przejście graniczne, no to do rana pewnie dostaniemy, nie? Mieliśmy tam lądować po 9. No, to wydaliśmy 900 zł za dwie osoby, za te testy. No i co? Nic to nie dało, nie? Tylko dodatkowe koszty jeszcze. Ogromne koszty, ogromny stres, czas i cała reszta. I uważam, że jakby zwrot kosztów nie jest satysfakcjonujący dla mnie wcale. Myślę, że jest to oczywiste, że powinno być odszkodowanie z coś takiego. Wiecie, to jest ogromna strata czasu. Ludzie mają urlopy i to nie... Jak można w ogóle wprowadzać w błąd w ten sposób? Najlepsze, pan z Rainbow na lotnisku mówi mi, że był taki sam problem tydzień temu. No to... I wpuścili tych ludzi ostatecznie, ale dzisiaj już nie chcieli, nie? Natomiast, no jeżeli był taki problem, to niełatwiej zmienić to i powiedzieć ludziom, zróbcie sobie ludzie testy jednak w Polsce. Nie rozumiem. Chciałabym bardzo, żeby ktoś z Rainbow to obejrzał i mi skomentował, bo ja po prostu moim małym rozumkiem nie ogarniam, słuchajcie. Nie wiem, zawsze ludzie twierdzą, że w czasie COVID-a to lepiej z biurem podróży, bo jest bezpieczniej. Ja się dzisiaj nauczyłam i Was też przekonuję, że to bzdura. Bo jeżeli sobie sami zorganizujecie, jeżeli dobrze sobie posprawdzacie i tak dalej, to myślę, że możecie na tym wyjść lepiej. Ale jeżeli pokładacie nadzieję, że tak ładnie kościelnie powiem, w danym biurze podróży, no to raczej wierzycie w to, że nie musicie już doczytywać żadnych wiadomości, albo komuś wierzyć, albo nie wierzyć, tylko no, ktoś jest za to odpowiedzialny, płaci za to wielkie pieniądze, nie? Więc z mojej perspektywy, kiedy ja drugi raz w życiu wyjeżdżam na All Inclusive, no to po prostu odpowiedzialność zrzucam na nich i w ogóle się nie muszę przejmować takimi rzeczami, nie? Druga rzecz, że sprawdziłam mimo wszystko na stronach rządowych, ale no tak czy inaczej, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Powiem Wam, że jest mi strasznie smutno, bo po prostu miałam być wśród palm. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, bo no, ja zawsze Wam mówię, że trochę mnie uspokaja to gadanie do kamery i lubię się tak Wami wesprzeć. W tych wesołych chwilach się lubię dzielić, a w takich jak dzisiaj się lubię wesprzeć, więc dzięki. Jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze kanału, to zachęcam, bo to jest kanał o podróżach i z reguły są widoki trochę inne. I jak jest hotel, to nie jest on w Warszawie jednak. Także zapraszam i zachęcam. Zadzieram kiedy lecę, Kamila Zawłocka. No i co, kochani, jesteśmy w Słupsku. Jest mi bardzo przykro i bardzo żal i nie mogę w to uwierzyć i przed chwilą usiadłam i się rozpłakałam nad tym plecakiem, jak weszłam do mieszkania, bo po prostu, no co, nie będę przedłużać. Słuchajcie, mam nadzieję teraz już tak na chłodno, że jednak uda nam się dogadać z firmą Rainbow Tours, że oddadzą nam pieniądze, że dostaniemy dobre odszkodowanie, bo ja nie chcę jakieś 200 zł od nich, tylko normalne pieniądze za stracone pieniądze, za straconą energię i przede wszystkim za stracony czas i urlop, dlatego że spędziliśmy 2 dni bujając się po pociągach i dworcach i tak dalej, po to tylko, żeby spędzić noc w Warszawie w drogim hotelu i wrócić do Słupska. Także mam nadzieję, że się dogadamy, aczkolwiek pierwsze tutaj jakby starcia nie są udane, dlatego że
Poprosiłam call center o nagrania z dwóch konkretnych rozmów, podając mój numer telefonu, konkretne godziny i daty, kiedy te rozmowy się odbywały. Pan mi odpisał, że mogę tylko na drodze sądowej się o coś takiego ubiegać, co jest niezgodne z prawem i mogłoby trafić do Rzecznika Praw Konsumentów. Także już zaczynamy ostro. W międzyczasie napisałam maila do pani, która jest opiekunką naszej rezerwacji, nie odpisała mi w ogóle przez cały dzień. I co? I call center generalnie, ja dzisiaj jeszcze w południe zadzwoniłam, słuchajcie, z taksówki i pan mi potwierdził na call center. Zadzwoniłam jakby jako turysta, który chce lecieć do Omanu. Pan mi potwierdził, że tak, możemy zrobić testy w Omanie, nie musimy ich mieć w Warszawie. Więc dokładnie taka sama informacja, jak my mieliśmy. Tak więc ja liczę na to, że się uda polubownie, nie wiem, czy się uda. Filmów z Omanu niestety nie będzie na YouTubie. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Będą filmy z Zanzibaru, kochani. Pierwszy w najbliższą niedzielę, mam nadzieję. Filmy zaległe, które trzymałam trochę po to, żeby gdybyśmy kiedyś gdzieś, gdybym ja wylądowała kiedyś gdzieś, gdzie nie ma internetu, to żeby mieć coś, tak jak w tamtym roku w Afryce były filmy z Turcji, żeby po prostu nie było luki przez miesiąc na przykład. No to teraz się przydadzą i będą, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Rainbow Tours, pozdrawiam call center, pozdrawiam Pana z lotniska. Ja wiem, że to nie jest Wasza wina, natomiast czyjaś ta wina jest. I ktoś musi za to odpowiedzieć i ktoś musi nam te pieniądze oddać. Wszystko jedno, czy to było Rainbow, czy to było Special Tourist coś tam, czy Welcome, czy wszystkie te firmy, które były wymienione w tym filmie. Tak czy inaczej, Wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niesamowicie przykro. Wróciłam do mieszkania, które nie ma już choinki, którą wyrzuciłam, bo przecież miałam wylecieć do Omanu. Nie mam, generalnie, nie, w ogóle jest. Dobra, tyle. Kamila Zawłocka, zadzieram kiecej lecę. Pozdrawiam, ściskam. No i tyle na dzisiaj, kochani. Tak jak powiedziałam, już niebawem odcinek o tym, jak się to wszystko skończyło. I jakim kosztem? Dlatego, że mnie naprawdę kosztowało to bardzo wiele. Ściskam i pozdrawiam. Kamila Zawłocka, zadzieram kiecę. I tym razem może lecę.